Jak to możliwe, że gdy zmieszam dwie takie same objętości cieczy, w wyniku otrzymam mniej niż ich suma? Przecież 50 plus 50 powinno równać się 100. Gdzie zatem podziały się brakujące mililitry? Powtórzmy ten eksperyment. Do 50 ml czystej destylowanej wody doleję kolejne 50 ml takiej samej wody. Tym razem w wyniku otrzymaliśmy dokładnie 100 ml. Czym ten eksperyment różnił się od pierwszego? W pierwszym mieszałem dwie różne ciecze. Alkohol etylowy i wodę. Podczas ich mieszania zachodzi zjawisko kontrakcji objętości. To znaczy, że objętość mieszaniny jest mniejsza niż suma objętości składników. Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż cząsteczki wody są nieco mniejsze niż cząsteczki etanolu. A zatem, gdy je mieszamy, to cząsteczki wody mogą wypełnić wolne przestrzenie między cząsteczkami etanolu i przez to objętość mieszaniny będzie mniejsza niż suma początkowych objętości składników. Film został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.